Ja pierniczę, zobaczcie. Olszówki jak rzeźbione. I cyk! A to jest, słuchajcie, pieczarka jadalna. Pełno tu ich. Patrzcie. Takie olszówy to kiedy mój tata żył, jeździł na grzyby, ja razem z nim. Zbierał olszówy. No zobaczcie, jak rzeźbione. O kurce piecone. A tu żabki skaczą. Spójrzcie. No coś pięknego. Wysyp, słuchajcie. Nic, tylko przyjeżdżać do Niemiec i zbierać grzybki. Spójrzcie, rosną pod nogami. Miodóweczki. Patrz ta. Kurczę. Ogromne grzyby. Mój tata jak żył, zbierał również olszówki. Gotował je dwa razy, a potem kroił do miski z cebulką i śmietaną. I to było, słuchajcie, niebo w gębie. Te akurat nie wiem, co to za grzyby. No, tu już niech wypowiedzą się prawdziwi grzybiarze. O, proszę bardzo, olszóweczka znowu. Te tutaj wyglądają jak zielonki. No ja tutaj akurat w tym parku znalazłam dwa razy po kilka bardzo ładnych prawdziwków. Oczywiście filmiki na moim kanale są, możecie zobaczyć sobie. O, patrzcie, tam w dole pełno grzybów. Rosną normalnie pod nogami i przy drodze. Ale, kochani, komarki też nieźle tną. O, proszę bardzo. Komu grzybki? Komu, bo idę zaraz do domu. I na tych skarpach jest pełno grzybów. Rosną przy samej drodze. O, zobaczcie. Ho, 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 coś dla samochodziarzy. No. Nie, kochani, dzisiaj nie zbieram żadnych grzybów. Zresztą ja jak zbieram, to tylko prawdziwki. No, jadłam dwa razy na masełku. Najpierw na oliwce z oliwek podsmażyłam pierwsze grzyby, potem cebulkę z czosnkiem dodałam. Doprawiłam, przyprawiłam. Słuchajcie, to było niebo w gębie. No i chociaż w tym roku poczułam smak prawdziwego grzybka jadalnego. No i moja podopieczna oczywiście była też zachwycona. Potem zabieliłam słodką śmietanką i... Tak, tak, jak jadłyśmy, to wydawałyśmy z siebie takie okrzyki. Takie było smaczne.